Cześć, z tej strony Kuba Kaźmierczyk, fotoblogia.pl. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć kilka słów o obróbce filmów w Lightroomie. Jest to zdecydowanie prostsze i przyjemniejsze niż w Photoshopie CS, ponieważ nie musimy przełączać między trybem 32 a 64-bitowym. Poza tym import filmów odbywa się dokładnie tak samo jak importowanie zdjęć. W tym momencie mam zaznaczony plik wideo, nakręciłem ten klip w Bradze. Możemy go odtwarzać w Lightroomie, ale oczywiście ilość klatek i jakość będzie niższa, ponieważ jest to tylko podgląd. No i mój komputer jest teraz dość mocno obciążony. W tym module możemy dokonać podstawowych korekcji, czyli balansu bieli oraz podstawowych korekcji tonalnych. Ale nie to będzie dzisiaj sednem tego poradnika. Możliwe jest również docięcie tego klipu znacznikami, czyli możemy go dociąć albo od przodu, albo od tyłu. Możemy to zrobić poprzez przesuwanie tych znaczników, jak również zaznaczenie momentu początku i naciśnięcie skrótu klawiszowego Shift-I, następnie wybranie końca tego klipu i naciśnięcie skrótu klawiszowego Shift-IO. Jeśli chcielibyśmy obrabiać ten film w module Develop, sprawa nie jest już taka prosta, ponieważ przechodząc do tego właśnie modułu, Lightroom pokazuje, że obróbka filmu w tym module nie jest możliwa. Ale możemy to poniekąd obejść, wybierając jedną z klatek tego filmu, następnie możemy ją zsynchronizować właśnie razem z filmem. Robimy to poprzez wybranie opcji Capture Frame, czyli przechwycenie klatki. Jak widać, taka klatka została przechwycona i ma ona już rozszerzenie JPG, czyli po prostu pracujemy jak na każdym innym zdjęciu. Dlatego będziemy mogli przejść do modułu Develop i dokonać podstawowych korekcji właśnie w tym module. Nie wszystkie opcje będą mogły być przeniesione na film, ale większość z nich i te najważniejsze zdecydowanie tak. Tak więc dokonam tutaj małych manipulacji na tym zdjęciu, choć może nie będą tak małe, ponieważ film nie będzie wyglądał naturalnie, ale nie to dzisiaj jest sednem naszej pracy. Po prostu chcę Wam pokazać, jakie możliwości edycji wideo ma Lightroom. Zmniejszymy nieco ekspozycję, przejdziemy również do HSL kolor czerń i biel i chciałbym zmienić kolor nieba, dlatego wybieram właśnie ten znacznik, zaznaczam niebo i przeciągam go w dół, tak aby niebo stało się bardziej turkusowe, zielone. Następnie dokonam tutaj takiego drobnego cross-processingu, zdjęcie już w ogóle nie będzie wyglądać po nim naturalnie, a co za tym idzie, film również. Chciałbym, aby światła miały delikatnie żółte zabarwienie, a cienie może takie purpurowe. Na tym skończę obróbkę tego zdjęcia. Wydaje mi się, że i tak powinno to już Wam pokazać, jakie możliwości edycji ma Lightroom. Następnie przejdziemy do filmu i będziemy synchronizować te dwa obrazy. Możemy to zrobić również poprzez skopiowanie i wklejenie ustawień, ale wtedy Lightroom nie pokaże, które z elementów nie mogą być synchronizowane z filmem. Dlatego synchronizujemy i jak widać, takie elementy jak przejrzystość, wyostrzenie, korekty lokalne czy redukcja szumów i inne nie mogą zostać zsynchronizowane z filmem, ale te podstawowe, czyli wszystkie elementy tonalności zdjęcia i jego kolorystyki mogą zostać przeniesione na film. Następnie klikamy synchronizuj i te wszystkie zmiany, których dokonaliśmy na zdjęciu, są już widoczne na filmie. Wystarczy odtworzyć film. Jak widać, kolorystyka została zmieniona dokładnie w ten sam sposób, w który zmienialiśmy ją na zdjęciu, które widzieliście przed chwileczką. Następnie pozostaje nam tylko wyeksportowanie tego filmu. Wydaje mi się, że ten typ obróbki będzie dobry dla osób, które korzystają z podstawowych programów do
montażu filmów. Ja na przykład korzystam z iMovie, który ma bardzo ograniczone możliwości edycji kolorystycznej, ponieważ niby jest tam kilka suwaków, ale tak naprawdę jedyne co robią, to niszczą jakość filmu i nie nadają się do niczego. Myślę, że podobnie wygląda sprawa w Windows Live Movie Maker, więc jeśli chcemy, aby nasz film wyglądał inaczej, a nie chcemy inwestować w oprogramowanie typu After Effects czy Final Cut, możemy zrobić to za pomocą Lightrooma, a następnie takie klipy zmontować już w samym iMovie czy Windows Live Movie Maker. Następnie klikamy Export i musimy zaznaczyć, aby wyeksportowany plik zawierał wideo. Ja zazwyczaj format tego wideo zaznaczam jako H264 o maksymalnej jakości. Następnie klikam Export. Akurat już mam dokładnie tak samo brzmiący plik, dlatego nadpiszę go. Już możemy cieszyć się naszym filmem, który obrobiliśmy właśnie w Lightroomie. To byłoby na tyle. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, piszcie śmiało, a ja dziękuję Wam bardzo i zapraszam za tydzień.